jest w ogóle zwariowany program, zwariowane konkurencje, a może niektóre za 50-70 lat będą nawet w programie Igrzysk Olimpijskich, bo nic nie wiadomo, co ten nasz zwariowany świat przyniesie nam za pół wieku. My dopiero się poznaliśmy, bo ja miałam przyjemność być w Argentynie. A ja już cię oblizuję. Tak? Tomek. A ja miałem przyjemność z Kasią już dłużej. Kasia jest tą osobą, która tam na miejscu na gorąco komentuje to, co się dzieje na tym ekstremalnym torze. My z Tomkiem jesteśmy komentatorami, Tomek przede wszystkim, a ja próbuję się wdrożyć. My trochę kpimy, my trochę, ktoś nawet mówi, szydzimy, my ironizujemy, ale po prostu lubimy dobry humor, lubimy się bawić, ba, żartujemy także z samych siebie. Przede wszystkim ze mnie, tak. Najeżony pułapkami jak umowa z deweloperem, bezlitosny dla każdego jak urząd skarbowy. Ale urwał! Mówiłam już tutaj chłopakom, że ja nigdy nie byłam kibicem wcześniej i dopiero tam w Argentynie się nim stałam, bo to rzeczywiście te emocje, które tam przeżyliśmy, tego się nie da opowiedzieć. To nie Maracana, to nie Wembley, to nie Stadion Narodowy, to jest tor Wipeout. Zwariowany świat, zwariowane konkurencje, ale nie do końca zwariowani ludzie, choć pozornie by się mogło tak wydawać, patrząc na Jankesa i na mnie, no bo oczywiście na Kasie nie.